1984 roku kluby fantastyki powołały Nagrodę Fandomu Polskiego, znaną dzisiaj jako Nagroda imienia Janusza A. Zajdla. To najstarsza i najbardziej rozpoznawalna nagroda dla twórców fantastyki w Polsce, o której marzą chyba wszyscy autorzy, czy się do tego przyznają, czy nie. W poprzednim filmie opowiedzieliśmy o wadach i zaletach metody australijskiej wybranej do liczenia głosów. Tym razem pokażemy, jak to liczenie działa. A pomoże mi w tym pewien turysta z Katowic, którego zupełnie przypadkiem poznałem w tym nadmorskim kurorcie. A zatem... Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że najlepszą metodą demonstracji, jak działa metoda australijska, będzie głosowanie pokazowe. Wyobraźmy sobie, że Rada 100 Planet postanowiła wyłonić największego bohatera galaktyki. Po etapie kwalifikacji wybrano 5 kandydatów, najlepszych z najlepszych. I postanowiono, że głosowanie odbędzie się za pomocą metody australijskiej. Nominacje uzyskali Ion Tichy, Komandor Pirks, Trur, wybitny konstruktor, wynalazca Klapaucjusz oraz profesor Tarantoga, wybitny w ogóle. I nie ukrywam, mój największy faworyt. Opracowano kartę do głosowania, na której przedstawiciele każdej z planet mieli przypisać cyfry od 1 do 5 każdemu z nominowanych bohaterów. Każda karta została opieczętowana specjalną galaktyczną pieczątką. I tak jedynka powinna się pojawić przy najbardziej podziwianym z kandydatów, a piątka przy tym najmniej. Trwało to długo, ale wreszcie 100 kart wypełnionych trafiło do komisji liczącej. I komisja policzyła te głosy, uwzględniając wstępnie tych bohaterów, przy których nazwiskach były jedynki, a zatem faworytów każdej planety. Jak widać z wyników, mamy 3 bohaterów w czołówce. I nie jest dla mnie żadnym zaskoczeniem, że prowadzi profesor Tarantoga. Najmniej głosów otrzymał Klapaucjusz, więc zgodnie z założeniami metody jego głosy przechodzą na następnych w kolejności. Na przykład ten głos przechodzi na profesora Tarantogę. Po ponownym przeliczeniu okazało się, że 4 głosy Klapaucjusza przypadły 1 profesorowi Tarantodze, 2 Ionowi Tichemu i 1 Turlowi. Nie uzyskano rozstrzygnięcia, gdyż żaden z kandydatów wciąż nie uzyskał 50% głosów. Teraz najmniej głosów uzyskał Trur, więc powtarzamy tę procedurę przeliczenia tych kart, gdzie Trur miał jedynkę i rozdzielamy jego głosy według kolejnych wskazań. Spójrzcie na tę kartę. Mamy tu bardzo ciekawy przypadek, gdyż 2 jest przy Klapaucjuszu, który, jak wiemy, odpadł już wcześniej. Ten głos zatem trafia do kandydata, który tutaj ma numer 3, czyli profesora Tarantogi. Po kolejnym przeliczeniu widzimy, że stawka się wyrównała, ale wciąż na niezagrożonym prowadzeniu jest profesor Astral Szternu Tarantoga. Przystąpiono więc do kolejnego przeliczenia głosów i tym razem głosy oddane na Tichego rozdzielono między Pirksa i Tarantogę. I nastąpiło wielkie poruszenie i radość w całej galaktyce, wszak nikt nie neguje, że znaczenie profesora Tarantogi i jego wynalazków Pirks, dla rozwoju... Pirks. Jak to wygrał Pirks? Przecież wygrywał cały czas profesor Tarantoga. No niestety. Po przeliczeniu głosów okazało się, że Tarantoga dostał 11, a Pirks aż 19 głosów, przez co uzyskał łącznie 52 głosy, czyli 52%. Ciężko mi się będzie z tym pogodzić, ale matematyka jest nieubłagana. W ten sposób wygrał kandydat, który jest najbardziej akceptowany przez wszystkich mieszkańców 100 planet. Tak jest. Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiedzą, jak działa metoda australijska, a ja wracam na plażę. Dziękuję bardzo. Proszę. O, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.